Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku dla Srok, czyli dzisiaj znowu będzie o błysku w makijażu, więc wybrałam najlepsze pigmenty. Będzie to taki też przegląd pigmentów, ale wybrałam te perełki, takie must have, które przydadzą się każdemu, które też pasują do każdego typu urody czy do koloru oczu. Można się nimi naprawdę bawić i tworzyć cuda. Więc to dla Was przygotowałam, taki przegląd, będą ceny, będą swatche i będzie dobra zabawa. Więc oby ten filmik był dla Was przydatny, abyście mogli wybrać jakieś perełki dla siebie. To tyle. Miłego oglądania. Ja już jestem przygotowana i gotowa do działania i robienia swatchy. Dlaczego moja ręka tak dziwnie wygląda? Ponieważ jest pokryta podkładem i czarną kredką. Podkład, no bo wiecie, baza też jest często cielista. Chcę Wam pokazać, jak wygląda po prostu na cielistym kolorze dany pigment i na czerni. Bo czerń, czy ogólnie jakiś ciemny makijaż, ciemny kosmetyk, pogłębia jeszcze bardziej ten efekt błysku, czy tam efektu holo, który jest w pigmentach i czasem zmienia. Gra tutaj światło, robi się taki efekt trójwymiarowy, więc zobaczycie od razu to porównanie, żeby wybrać odpowiedni dla siebie. No i myślę, że możemy zaczynać od najdroższego pigmentu w moim zestawieniu i jest to pigment, który wydaje mi się, że każdy wizażysta ma. A jak nie ma, to po tym filmiku pewnie go sobie zakupi, chociaż ciężko go dostać. Jest to bardzo klasyczny pigment maka, wanila. Mam go w tym mniejszym opakowaniu, ponieważ większa pojemność jest zdecydowanie za duża, tego nikt nie jest w stanie zużyć, a koszt tego dużego opakowania to aż 96 zł. Strasznie, strasznie dużo. To małe opakowanie najczęściej jest przy kasach, mniejsza pojemność o połowę i koszt tak samo, właśnie o połowę mniej więcej, tam powiedzmy około 40 zł. To zależy też, czy macie zniżkę, czy nie. Ja mam zniżkę, nie zapłaciłam za niego dużo, tam właśnie niecałe 40 zł. No i zobaczmy, jak się prezentuje. Jest on biały i połyskuje. Mieni się na inne kolory, na złoto i jest tutaj też trochę różu. Nałożę na pędzelek. Ciężko mi robić swatcha, kiedy nie widzę tego i patrzę tylko w podgląd. Okej, tu mam lusterko jeszcze. On się mieni niesamowicie pięknie, wygląda naprawdę. Teraz Wam pokażę z bliska. O, widzicie? Zarówno na czystej bazie, jak i na czerni pięknie wygląda. Na czerni jest tak jakby mocniej widoczny. Tutaj daje taki piękny, ślubny efekt, jak ja to nazywam. On jest idealny właśnie do makijażu ślubnych, dlatego też stwierdziłam, że większość wizażystów go posiada, bo właśnie w tym celu jest on zakupowany po prostu. Kolejny w zestawieniu moim pigment, taki must have, to pigment firmy Krolla. Pokazywałam Wam brokat, a to jest podobna wersja do tego brokatu, ale bardzo drobno zmielona. Mieni się niesamowicie mocno, tylko koszt nie jest super, bo kosztuje 62 zł. Jest to dużo. Ten pigment, odcień, który mam, to odcień Golden Glamour Sparks, tak się nazywa, kosmetyk. I już Wam robię swatcha, ale to też jest taki naprawdę bardzo uniwersalny, piękny odcień. O wiele bardziej się mieni od tego makowskiego. Tak się prezentuje. Widzicie? Jest więcej drobinek, niż nie jest taki drobno zmielony, ale mocniej odbija światło. Jest bardziej brokatowy niż ten poprzedni, ale jest cudowny i odbija przeważnie na złoto, jest trochę pomarańczu. Wygląda cudownie. Dobra, myślę, że możemy przejść dalej. Jeszcze raz zbliżenie. Staram się robić te swatche dobrze i te zbliżenia, ale ciężko, wiecie, przy tym studyjnym oświetleniu. Dobra, kolejny, jeżeli chodzi o cenę, niestety, to jest Inglot
filmiku o brokatach też zauważyliście, że Inglot nie jest super tani w porównaniu z tymi perełkami, które wyszły niedawno na rynek, do których oczywiście dojdziemy. Ten pigment, który chcę Wam pokazać, który jest taki uniwersalny, ale już w kolorze, który mocno się mieni, bo jest to taki różofiolet i z odrobiną złota, więc pasuje też do ciepłych typów urody. Bardzo ładnie to wygląda, nie tylko do tych chłodnych. Numer 22 jest bardzo gęsty, ale wygląda niesamowicie. Możecie zrobić naprawdę efekt folii, jeżeli nałożycie go całkowicie na mokro na oko. O! Tak się mieni, tak mocno odbija światło. Znowu najbardziej z tych wszystkich, chociaż ten jest drobno zmielony, nie ma tutaj drobinek rzenek brokatu. A tak tutaj na czerni. Też odcień głęboki, piękny. I jak widzicie, ten róż jest ze złotem, więc dlatego jest taki uniwersalny. I powtarzam, koszt 33 zł. Czyszczę pędzelek. I kolejny w stawce to jest NYX. I tutaj polecam Wam jeden kolor w szczególności, bo jest to piękny, opalizujący kolor złoty. I znowu, wszystkie, które Wam pokazuję tutaj, w większości są na takiej bazie białej, przeźroczystej, z opalizującymi drobinkami. I to jest właśnie najpiękniejsze w makijażu. Przy pigmentach możecie zmienić każdy makijaż i dołożyć trochę koloru, który nie jest tak oczywisty. Nie jest to na przykład czysty róż, tylko właśnie taki opalizujący, mieniący się. W zależności od tego, jak światło padnie, tak wygląda. Ten pigment NYXa to jest odcień 07, a koszt 28 zł. Prezentuje się tak. Najpierw na czystej części, a teraz na tej czarnej. No i gotowe. Widzicie? Bardzo taki złoty, błyszczący, ale pokusiłabym się o stwierdzenie, że jest tutaj troszeczkę też odcienia zielonego, czyli taki złoty przechodzący na zieleń i bardzo ładnie to wygląda. Ja ten pigment używałam do większości charakteryzacji w konkursie Face Awards, bo tak bardzo mi się podoba porównanie tutaj tych wszystkich. O, teraz ładnie widać, jak się mienią. Zamykam i kolejny pigmencik. Kolejny pigment niestety nie jest dostępny w Polsce, ale można go oczywiście zamówić. Wiem, że dużo osób, które mnie ogląda, jest z Anglii. Stamtąd jest właśnie ta firma i jest to Barry M. Odcień, wydaje mi się, że 15, bo jest to tutaj trochę zamazane już. Kupiłam go za chyba nawet promocyjnej cenie za 4 funty, czyli na nasze. On jest troszkę droższy. Wszystko zależy od ceny w danej drogerii, ale koszt to jakieś 25 zł w przeliczeniu na właśnie naszą walutę. Odcień jest cudowny. Wszystkie są bardzo ładne z tej serii, ale ten podoba mi się w szczególności, bo znowu jest na białej bazie, ale zobaczcie ten błysk. Ten błysk jest niesamowity. O, teraz widać. Teraz widać, jak niesamowicie się mieni. Jest przecudowny. I ma tutaj drobinki już trochę brokatowe, które mienią się na zielono i na złoto. Dlatego aż tak mocno się mieni. Jest to takie połączenie tego bardziej brokatowego z tymi drobno zmielonymi. Czyli dwie bazy są połączone, tak jakby ze sobą. Super sprawa. Kolejne brokaty, kolejne pigmenty to afekt. Było pytanie teraz, czym się różni brokat od pigmentu. Pigment to tak jakby drobno, bardzo zmielony cień, jest mniej właśnie błyszczący, a brokat to są czyste już drobinki takie foliowe, więc taka jest różnica. Z firmy Affect mam dwa pigmenty, które Wam serdecznie polecam. Wszystkie są naprawdę wspaniałe, ale te opalizują, mienią się i właśnie zmieniają każdy makijaż i jest to odcień 0142 i 0145. Drobinki, które mienią się na
tak różowawo, tutaj jest troszkę fioletu, trochę zieleni, złota. Zaraz Wam zresztą pokażę. Pierwszy, który Wam prezentuję, to jest ten 0142. Szkoda, że firma nie zmieni tych nazw na jakieś bardziej takie, wiecie, wpadające w ucho. Okej. I na czerń. O. Piękne, po prostu piękne. Dobra, lecimy z drugim. Lecimy, lecimy, lecimy. Ten, który Wam teraz pokazałam, mam na oku. Ten jest opalizujący na róż i na fiolet. Jest cudny. Za każdym razem, jak go nakładam, to się zachwycam, bo wygląda przewspaniale. Widzicie? Jest biały i opalizuje. W zależności od tego, jak pada światło, widzimy bardziej biały, czy bardziej różowy, czy trochę fioletu. Jest ekstra. Jeden z moich totalnych ulubieńców. Kolejne pigmenty, jeżeli chodzi o cenę, to pigmenty Kobo Loose Pigment, czyli nowości. I mam dwie nowości. Odcień 602 i 601. 602. Piękny, opalizujący na odcień zielony. I jest tutaj trochę złota. Cuda. Cudo, cudo, cudo. Wyczyszczę pędzelek. I kolejny to jest 601. I ten mieni się na róż. Jest tutaj też trochę złota. Pięknie. I zobaczcie na tym czarnym kolorze, jakie te pigmenty robią robotę. O wiele bardziej widać te drobinki, które nadają koloru, tak? Więc super. Następne pigmenty Glam Shadows. Prezentują się tak. Cena 16 zł. Zacznę od mojego ulubieńca. Jest to odcień Venus. Venus jest idealny do każdego makijażu. Osypałam się teraz cała, ale to nic. Widzicie, o co mi chodzi? Ile ma drobinek i jak się mieni? I ma drobinki zarówno ciepłe, jak i chłodniejsze. Jest trochę różu, trochę złota, więc naprawdę pasuje do każdego jednego makijażu. I dwa kolejne pigmenty z serii Glam. To pigmenty, które są takimi nudziakami, są cieliste, więc jeżeli chcecie po prostu rozjaśnić makijaż, to jest to rewelacja. I mam w takiej cieplejszej wersji i chłodniejszej, dlatego te dwa Wam chciałam pokazać. Pierwszy z nich jest szampański. Cudo. Cudo nad cudami. Piękne. I mieni się tylko w tym szampańskim kolorze. Nie ma już drobinek jakiegoś koloru odbijającego światło. A drugi, ten troszeczkę chłodniejszy, ale minimalnie, naprawdę każdy go może używać, to jest blask. A blask mieni się tak. To jest blask. Też jest taki szampański, tylko już lekko wpadający w róż. Piękne, prawda? Wiem, że się ze mną zgadzacie. I mam dwa ostatnie pigmenty. Kobo. Kobo, pigmencik, który pokochali wszyscy. Ja na pierwszym miejscu tej całej stawki i jest to odcień Seashell. Seashell jest przepiękny, bo opalizuje też na cudowne kolory. Koszt to jedyne 10,39. I co się dzieje, kiedy nałożymy Seashell? Tutaj ten ostatni. Widzicie, on jest biały i mieni się na róż i na złoto. Rewelacja. Używałam go tak
dużo razy, nie macie pojęcia, prawie że do każdego makijażu chciałam dodać jego akcent. Tak bardzo byłam w nim zakochana przez długi, długi czas i dalej jestem, tylko że wychodzą coraz to lepsze, coraz to nowsze i muszę zmieniać, muszę się bawić, bo to czysta przyjemność. Ostatni już, najtańsza opcja, My Secret Loose Eyeshadow. Koszt 9,39 i wybrałam dla Was odcień, który jest cudowny, bo tak jak w przypadku tego Inglota czy tych Glam Shadows, które pokazywałam Wam wcześniej, jest to taki neutralny odcień, trochę różowy, ale z ciepłą nutą, więc pasuje do każdego typu urody. Nabieram na pędzelek, ja pędzelek za każdym razem czyszczę tak szybciutko, więc bez obaw nic się tutaj nam nie wymiesza. Tylko już ręki mi brakuje powolutku. Na szczęście jest to ostatnia opcja. Zobaczcie. Już nie wiem, jak wykręcać. Jest piękny, naprawdę jest piękny. Mocno kryje, więc jest to taki kryjący pigment, który odbija światło. Tak wygląda moja ręka. Jestem calutka umazana, ale mam nadzieję, że widzieliście dokładnie, jakie piękne działanie mają te pigmenty, co one wyczyniają z kolorami, jak się mienią i co mogą po prostu zdziałać na oku. Więc tak wygląda przegląd. Cóż mogę powiedzieć? Pigmenty odmieniły oblicze makijażu, każdego makijażu. Każdego rodzaju. Nie tylko makijaże wieczorowe, ślubne, karnawałowe błyszczą. Lubimy też błysk na co dzień, chociażby we wewnętrznym kąciku, żeby dodać takiego promiennego blasku i abyśmy wyglądały na wypoczęte i cudowne, zadowolone z życia. Oczywiście takie jesteśmy, ale zawsze ten makijaż to taka, wiecie, kropka nad i. Więc pokazałam Wam to, co mam. Nie mam wszystkich oczywiście pigmentów, które są dostępne na rynku i na całym świecie, ale mam te perełki, które mnie skusiły, które wydają mi się najlepsze. Pokazałam Wam przekrój cenowy i te wszystkie możliwości, abyście mogli wybrać coś dla siebie. To Wy mi powiedzcie, które są Wasze ulubione, czy macie któreś z tych, a być może są też inne, które lubicie. Oczywiście jest wiele pięknych pigmentów, które mam jeszcze w swojej talerce, których tutaj nie pokazałam, ale są to pigmenty już z jakimś intensywnym, mocnym kolorem, które nie każdemu pasują. A tutaj to jest taki must have dosłownie każdego, bo każdemu się to przyda i każdemu będzie pasować. Napracowałam się trochę w tych poszukiwaniach, ale mam nadzieję, że pomogłam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli filmik się podoba i ta tematyka, kciuki w górę. Zostawcie też jakiś ślad po sobie w komentarzach poniżej. A nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie mi miło, jeżeli ze mną zostaniecie, bo będę czuła większą motywację, aby wykonywać więcej makijaży z użyciem tych perełek. Więc zostańcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!